Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Nigrum i witam się z wami już w piątym odcinku z naszej serii Zagrajmy w Dragon Age Inkwizycja na PlayStation 4 na 100%. Moi drodzy, w ostatnim odcinku mieliśmy tak naprawdę naszego takiego, powiedzmy, pierwszego bossa, demona Dumy. W ogóle pokażę wam zaraz wpisy, może zakręciłam się. I udało nam się zamknąć wyłom. Nie całkowicie, udało nam się go jakby osłabić. I zostaliśmy teraz nazwani Heroldem Andrasty, czyli jesteśmy teraz w oczach innych ludzi wybrańcem, który jest powołany do zamknięcia tych szczelin, do zamknięcia wyłomu, wyłomu. I do po prostu uratowania świata. W ich oczach jesteśmy bohaterem, więc... Pokażę wam te wpisy. Materiał rzemieślniczy. Pojawił się nowy wpis o krwawym lotosie. Możecie sobie przeczytać. Ojejku, wreszcie, możecie sobie przeczytać, jeżeli chcecie. O. Stworzenia. Mamy coś nowego. Demon Dumy. O, to jest demon, z którym walczyliśmy w poprzednim odcinku. Później w rozgrywce będziemy na nie natrafiać po prostu i to będą takie potężniejsze demony, ale jako zwykli przeciwnicy. No, powiedzmy czasem jako mini bossowie na przykład. Ale tutaj to był jako boss nasz pierwszy i tak naprawdę skończyliśmy prolog, znaczy można powiedzieć, że jeszcze teraz prolog trwa, za chwilę się skończy. Najpotężniejsze dotychczas napotkanych demonów, to te demony Dumy. Być może dlatego, że wśród wszystkich swoich pobratymców najbardziej przypominają ludzi. Możecie sobie dalej przeczytać, jeśli chcecie. Czy jeszcze coś mamy nowego ze stworzeń? Nie, dobra, miejsca. Mamy coś nowego. Azyl, czyli miejsce, w którym obecnie teraz jesteśmy, w osadzie w górach Mroźnego Grzbietu. Możecie sobie przeczytać. Jest to mega fajne miejsce, spokojne. I jeszcze na start odcinka, ogólnie mam trzeci poziom, z tego co zauważyłam. Pewnie po pokonaniu tego demona wskoczył mi poziom, więc chciałabym zainwestować w jakąś umiejętność, albo w jakąś pasywkę, albo w jakąś umiejętność... taką umiejętność. Myślę, że moglibyśmy teraz pójść w podstęp. Bardzo by mi się przydałaby mi się ta umiejętność. Odskok. Uskakujesz przed atakami i ustawiasz się w pozycji pozwalającej wygrać walkę. 2 sekundy, czas odnowienia i koszt 20 punktów wytrzymałości, czyli naprawdę niewiele. Ale zanim ja to zakupię, potrzebuję tego. Unik. Nie trafią tego, czego nie widzą. Boże. Co jest? Czemu ja się tak plączę w tym odcinku? Twój zwodniczy styl walki daje ci szansę na unikanie ataków wroga, a co za tym idzie obrażeń. Szansa na uruchomienie 10% i zręczność po odblokowaniu plus 3. Więc ja to sobie zakupię teraz, żeby później zakupić sobie odskok, czyli kolejną pasywkę. I później zakupimy sobie jeszcze z tych umiejętności atak oskrzydlający, więc to będą rzeczy, w które będę inwestować. Później ewentualnie jeszcze przejrzę sobie sabotaż, bo wiem, że to jest bardzo fajna pasywka, którą warto mieć, jeżeli jesteśmy łotrzykiem. Cierpienie wrogów, najgorszy błąd, jaki popełnić mogą twoi przeciwnicy, to chwila zawahania. Za każdym razem, gdy trafisz krytycznie, odzyskujesz wytrzymałość. I to jest naprawdę fajna sprawa, tylko do tego musiałabym te kolczatki wykupić, więc jeden punkt musiałabym teoretycznie zmarnować, no bo nie mogę tego wykupić. Najpierw muszę to wykupić, a dopiero potem to. Kolczatki niekoniecznie by mi się przydały, nie jest to coś wybitnego. Ale cierpienie wrogów, ta pasywka byłaby dobra, bo aż 10 punktów wytrzymałości byśmy odzyskali, a to jest naprawdę dużo. I 3 punkty do sprytu byśmy dodali, więc super. Na razie ten odskok zakupiłam. Jeszcze chcę zobaczyć, czy mam trzeci poziom, więc moi towarzysze mogli wejść już na drugi poziom. Aha, nie mogę zmienić teraz postaci. No nic, no to później sobie ją zmienimy. Jeszcze chciałam zobaczyć ekwipunek. Mamy ostrze złodzieja, które jest, wow, 126, jest to wiele lepsze, ale wymagany poziom 4, więc teraz tego nie będę mieć. Laska porażenia, to będzie dobre dla Solasa, laska geniuszu. Dobra, na razie tego nie zmienimy w żaden sposób, ale spójrzcie, mamy te zbroje z tego z... O kurde. Wow, patrzcie na to. Ależ świetne. To są te zbroje z dodatków, z tych dodatków, które zakupiłam, te dwie, awarska zbroja i zbroja kamiennego niedźwiedzia, to są zbroje z takiego pakietu, z Pulse of the Avar, a te dwa, Shokratar i Anthamsar, to są z Pulse of the Kunari, czyli z takiego pakieciku dla Kunari, czyli mamy tu na przykład jest zbroja Arishoka, tak, zbroja Arishoka, to jest ogólnie zbroja Kunari,
a tu mamy awarskie zbroje, po prostu ta mi się mega podoba, naprawdę. Ta też nieźle wygląda jak na elfkę, to może być też naprawdę niezłe. 87, 86 i ta jest lepsza, te mają 92, 73, ta mi się bardziej podoba niż ta. Ale niezłe, niezłe, naprawdę, to jest niezłe. Świetne, to też jest mega, no te futro jest piękne, naprawdę mega mi się podoba, chyba w tym będę biegać, bo jest piękne. Dobra. A, materiały rzemieślnicze jeszcze wam pokażę. To są nowe rzeczy właśnie z tych dodatków. Ja je po raz pierwszy w życiu widzę, te armory. Mówię wam, no za pierwszym, drugim i trzecim razem jak grałam, nie miałam tego, to te rzeczy ja sobie tutaj zakupiłam, więc naprawdę są świetne, podobają mi się, po raz pierwszy je widzę i mam też tutaj schematy na nie, żeby je potworzyć, a płaszcz obrońcy to schemat zdobyliśmy w poprzednim odcinku. Dobrze, moi drodzy, wejdziemy sobie teraz do świątyni, już tutaj azyl wyeksplorowałam sobie. Oczywiście azyl będziemy jeszcze zwiedzać, bo jeszcze będzie tu mnóstwo osób, z którymi będziemy mieli do pogadania i w ogóle, ale większość rzeczy już pozbierałam. Teraz w samej świątyni jeszcze warto się rozejrzeć, bo tu też jest parę rzeczy do zbierania. Tutaj już mamy jakiś worek i będziemy musieli, o, skóra bryłkowca, nieźle, będziemy musieli znaleźć Kasandrę i z nią pogadać. Coś, znowu mamy, patrzcie, ile już punktów mamy, ponad połowę, już prawie 3/4 mamy w samych notatkach, nie, samych wpisach, mówię wam, naprawdę bardzo dużo punktów doświadczenia można dostać za zbieranie notatek, naprawdę. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, jak zobaczyłam to po raz pierwszy, ile w Dragon Age'u notatki dają punktów doświadczenia. Nice. Pustka, możecie się czegoś dowiedzieć o pustce. Mówię, warto naprawdę czytać, tego jest mnóstwo, tego jest naprawdę mnóstwo, bardzo dużo, naprawdę solidne godziny można spędzić na samym czytaniu tego wszystkiego, więc jeśli chcecie, przeczytajcie sobie, a wam naprawdę, naprawdę cały czas wam polecam to przeczytać, bo ja to czytałam naprawdę. Jest to coś świetnego. Dobra, przeszukajmy jeszcze tutaj. Witar z trupi korzenia. Witar to jest dla Kunari. Ogólnie chodzi o to, że Kunari to są rogate coś słyszymy. Pieśń dla zmarłych. Akurat się zatrzymało. Więc powiem wam tak. Kunari, że są rogatymi olbrzymami, są znacznie więksi od ludzi i w ogóle mają rogi. Każdy z Kunari może mieć no, różne te rogi, naprawdę różne. To Kunari nie mają do końca hełmów. Ponieważ hełmy byłyby bardzo ciężkie dla nich do stworzenia, do wykucia, ponieważ każdy z nich ma inne rogi, więc oni nie mają hełmów, tylko nakładają tak zwane witary. Czyli po prostu różne, można powiedzieć, to są takie jakby wyciągi barwy różnych trujących i jakichś niebezpiecznych roślin, którymi oni się malują po prostu. Malują sobie takie barwy, można powiedzieć, wojenne, jakieś takie wojenne znaki na twarzy z różnych takich roślin, które by normalnie jakąś inną żywą istotę by normalnie zabiły, poraziły, sparaliżowały cokolwiek innego, a Kunari są na nie odporne, więc to jest coś takiego. Smarują tymi roślinami i malują sobie to w takich no, barwach wojennych i to się nazywa witar i to jest zamiast hełmu. Pieśń dla zmarłych możecie sobie przeczytać, jeśli chcecie. I słyszymy, jak o nas gadają. That is not for you to decide. Your duty is to serve the Chantry. My duty is to serve the principles on which the Chantry was founded, Chancellor, as is yours. No kurde, zaraz tam wyjdziemy, ale jeszcze chcę się rozejrzeć tutaj w innych pokojach, bo tu też mamy coś do znalezienia. Stwórca, pieśń o Stwórcy. Możecie sobie przeczytać, jeśli chcecie. Stwórca to jest ich bóg, w którego oni wierzą. Stwórca, maker, czyli ktoś, kto stworzył cały ich świat tak naprawdę, nie? Ludzie właśnie wierzący wierzą w stwórcę. Tak go nazywają. Po prostu mówią maker, nie nazywają go bogiem, bo bóg to jest dla nich zupełnie inne określenie czegokolwiek. Po prostu nazywają go stwórcą. I wierzą w tego stwórcę. Elfy mają trochę inną religię, a Kunari to już w ogóle. Kunari nie mają w ogóle religii. Oni mają filozofię, którą wyznają.
która się nazywa Kun. Dobra, tutaj jest specjalistka od różnych rzeczy. Wrogowie pozostawiają po sobie unikalne przedmioty kolekcjonerskie. Zaniesie badaczowi, aby dowiedzieć się więcej o wrogach i otrzymać premię do walki z nimi. To jest świetna rzecz. Słabości wrogów będziemy poznawać i będziemy mogli w ten sposób jeszcze większe obrażenia zadawać naszym wrogom i będziemy silniejsi. Dzieci Andrasty, możecie sobie przeczytać, też dowiedzieć się, kim była Andrasta. Święta Andrasta. Była normalna kobieta, ale była dla nich tak wielka, że czcili ją jak po prostu boginię, nie? Dobra, widzę, że mogę oddać to. A, to się nie podświetla. Dobra, tu się podświetla. Okej, możemy jeszcze oddać. Okej, brak materiałów, odłożono esencję cienia. Dobra, później z nią jeszcze sobie pogadamy, z tą babką. Nam się tylko ten stół podświetla. A jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, coś tu mamy jeszcze? Mamy tu jeszcze jakieś pomieszczenie, też możemy je sobie zwiedzić. Czemu by nie, zanim sobie wejdziemy i pogadamy z Kassandrą. Jakieś lochy. Wow, zaczepiłam o to. Ale mamy coś tu. Założenie zakonu. O, możemy cię przeczytać sobie o założeniu zakonu, jak powstał zakon. Wszystko się dodaje. Później to znowu można sobie przeczytać. I patrzcie, zaraz wbiję czwarty poziom. To na samych notatkach, naprawdę. Patrzcie, ile mogę poziomów wbić na po prostu samym bieganiu, zbieraniu, eksploracji, zbieraniu po prostu notatek. Hierarchia w zakonie. Widzicie, naprawdę potężnie ten pasek rośnie. Wiem, że to początek gry, ale później nawet i też będzie bardzo fajnie rosnąć to, jeżeli popatrzymy właśnie na zbieranie samych notatek. Nie? Tutaj macie przykład. Po prostu punkty doświadczenia za notatki w Dragon Age są naprawdę wysokie i to jest piękne. Hierarchia w zakonie, jaka panuje. Tutaj coś jeszcze jest do przeszukania. Zobaczmy. Figurka Maferata zdrajcy. Maferat był razem z Andrastą. Otwórz. O! Mogę to otworzyć. Właśnie. Jako, że jestem łotrzykiem, mogę otwierać zamki. Na przykład wojownik czy mag by tego nie otworzył. Więc jeżeli gracie magiem czy wojownikiem, to się tutaj nie dostaniecie, bo tego nie otworzycie. Ale jeżeli gracie łotrzykiem, to się tu dostaniecie. Uczniowie Andrasty. Możecie sobie przeczytać. Właśnie łotrzyk ma możliwość otwierania zamków. No bo to łotrzyk, nie? Więc to jest niezłe. To jest fajna sprawa. Okej. Wpisy są naprawdę bardzo długie. Ale naprawdę warto je czytać. Tutaj mamy kolejne wpisy. Andrasta. Oblubienica stwórcy. O, trochę o Alamani mamy tutaj. Bardzo ciekawa jest historia Andrasty. Naprawdę polecam wam się z nią zapoznać. Historia Andrasty i Maferata naprawdę jest mega, mega, mega ciekawa. O. Możecie sobie przeczytać, dlaczego Maferat został nazwany zdrajcą, dlaczego został przeklęty. Tutaj mamy Czarne Miasto. Czarne Miasto znajduje się w pustce, Black City. Dobra. Okej. Się mówi, że to tylko legenda, ale nikt tam nigdy nie był, nie? Chociaż my byliśmy, bo w sumie się wydostaliśmy. Okej, dobra. Mogę cele otworzyć, ale tu chyba nic nie ma. Chociaż nie, tam jest jakaś skrzynka. Chciałam zapalić ten. To jest więzienie już tak swoją drogą. Dobra, możemy zapalić tutaj pochodnie. A, coś tutaj mamy. Zobaczcie, jak warto eksplorować. Wrzeciniowiec, elfi korzeń i złoto. Dobra, otwórzmy tutaj. No to jest niezły. O, jako łotrzyk możecie wszędzie wleźć praktycznie, nie? Dobra, tutaj akurat nic nie mam. Ale tu mamy jakąś skrzyneczkę. Siekiera najeźdźcy, długi łuk feralneńskiego harcownika. Nice. Dobra, otwórzmy ten zamek. Wiadomo, później jak będziemy już z czasem w grze zdobywać lepsze gatunkowo rzeczy i armory i lepsze pancerze i lepsze w ogóle uzbrojenie, lepszy gear, to będziemy... Patrzcie, już prawie czwarty poziom wbijam. Zaraz jak jeszcze parę notatek zbiorę, to czwarty poziom wbiję. Zagubione notatki. Notatki napisane przez jednego z uczonych odpowiedzialnych za budowę, odbudowę azylu. Najwyraźniej wypadły z jakiejś księgi rachunkowej. Możecie sobie przeczytać jako ciekawostkę. A, i ogólnie cały ten świat, Tedas, jest podzielony na dwa jakby państwa, na Ferelden i Orle.
pisze się Orleisa, czyta się Orle. Ferelden jest, wiadomo, to są lasy, jakieś wioski pomniejsze, dzikie, wiadomo, żyje tam plebs, a Orlei to są miasta i gigantyczne pałace i szlachta. No, dobra, to już jest wszystko. Okej. Już więcej się tu nic nie podświetla. Dobra, więc możemy lecieć do Kassandry i pogadać z nią. Ale naprawdę, prawie czwarty poziom wybiłam. Gdzie jakby zaczynając ten azyl eksplorować, no to miałam poniżej właśnie, poniżej połowy. Lekko. A już jest wszystko, więc możemy lecieć tutaj. I kanclerz tam jest, rozmawia z Kassandrą właśnie. Więc wejdźmy i wtrąćmy się. Jane her! I want her prepared for travel to the capital for trial. Disregard that and leave us. Ooh, Templariusze. You walk a dangerous line, Seeker. The breach is stable, but it is still a threat. I will not ignore it. A, nie rozumiem, czemu minimapka nie zniknęła i mój cel nie zniknął, bo to jest cutscenka, więc teoretycznie powinien zniknąć. No ale może coś nie pykło, nie? Wow. Wow, co się stało? Ej, coś się kurde... Ha! Nie mogę się ruszyć! Rozumiecie takie rzeczy? Nie mogę wybrać opcji dialogowej. Huh, no to nieźle. Chyba coś się stegowało, bo nigdy przy cutscenkach i przy właśnie tak o dialogach nie pojawia się kompas i nie pojawia się zadanie, więc coś się tutaj wydarzyło, bo nie mogę wybrać żadnej opcji do powiedzenia, więc moi drodzy, zrobię cięcie i zaraz to naprawimy. Dobrze, moi drodzy, witam was po cięciu. Coś chyba nie załapało się po eksploracji. Po prostu gra chyba uznała, że ja tutaj najpierw zajrzę, a potem będę eksplorować, ale przez to, że poszłam eksplorować, gra jakby no... No gra tutaj nie wiedziała, co ja robię i po prostu nie zaakceptowała tego jako cutscenki, tylko dalej jakby była w trybie eksploracji, przez co mogłam odpalić mapę, a nie mogłam nic wybrać. Teraz mogłam wybrać, więc wczytałam się tam w tamtych celach pod ziemią i miałam wszystko zebrane. Zaraz po tym, jak zebrałam tamtą ostatnią notatkę, te zagubione te notatki w tej celi i musiałam tylko stąd wyjść, od nowa się załączała rozmowa z kanclerzem i Kassandrą i tutaj teraz weszłam i teraz gra zatrybiła. Wcześniej chyba gra po prostu nie zatrybiła, bo weszłam w tryb eksploracji. Czasem się tak zdarza. Dobra, wykończmy rozmowę. Wyłom jest stabilny, nadal nam zagraża. Kanclerzu, nie zamierzam tego ignorować. Zrobiłam co mogłam. Nadal jestem podejrzana, znowu mam wam pomóc. Zrobiłam co mogłam. I did everything I could to close the breach. It almost killed me. Yet you live. A convenient result insofar as you're concerned. Have a care, Chancellor. The breach is not the only threat we face. Someone was behind the explosion at the Conclave. Someone most holy did not expect. Perhaps they died with the others. Or have allies who yet live. I am a suspect? You and many others. But not the prisoner. I heard the voices in the temple. The divine called to her for help. So her survival, that thing on her hand, all a coincidence. Providence. The Maker sent her to us in our darkest hour. O kurde. Nie jestem wybranką, na pewno. Czego jeszcze chcecie? Mówisz poważnie? Wierzysz w moją niewinność? Nie jestem wybranką. Czego jeszcze chcecie, bo już poważnie wierzysz moją niewinność? Nie jestem wybranką. Na pewno? You really think your maker would send someone like me? The maker does as he wills. It is not for me to say. Even if that means a Dalish elf is his chosen. Humans are not the only people with an interest in the fate of the world. The breach remains. And your mark is still our only hope of closing it. This is not for you to decide. Oj, uważaj, kanclerzu. You know what this is, Chancellor. A writ from the divine, granting us the authority to act. As of this moment, I declare the Inquisition reborn. We will close the breach, we will find those responsible, and we will restore order with or without your approval. A, i co teraz? No i co poszedł.
This is the Divine's directive. Rebuild the Inquisition of old. Find those who will stand against the chaos. We aren't ready. We have no leader, no numbers. And now, no Chantry support. But we have no choice. We must act now. With you at our side. No, możemy też zbadać i zapytać się o różne kwestie, chcą odrodzić Inkwizycję. Tak też Kassandra powiedziała, dawną Inkwizycję. W ogóle Kassandra była osobą, bo Inkwizycja już wcześniej istniała. Oni teraz chcą, żeby Inkwizycja się odrodziła, żeby znowu powstała na nowo. I Kassandra była pierwszą osobą, która tak naprawdę tą Inkwizycję zbudowała i zapoczątkowała. I dawnej Inkwizycji, no... Znaczy, nie wiem, czy można powiedzieć, że Kassandra była przywódczynią, no ale to ona właściwie tą Inkwizycję tak naprawdę stworzyła. Tak? Nie bójmy się słowa. Stworzyła. Dobra, zapytajmy. Mamy parę kwestii, o których chcemy wiedzieć. Dawna Inkwizycja. Co oznacza dawna Inkwizycja? Oni nam to oczywiście mogą wytłumaczyć. A jeśli odmówię i jeszcze zapytajmy, czy chcecie świętej wojny? Dobra, dawną Inkwizycję. Wytłumaczcie, o co chodzi z dawną Inkwizycją. People who banded together to restore order in a world gone mad. After, they laid down their banner and formed the Templar Order, but the Templars have lost their way. We need those who can do what must be done united under a single banner once more. No właśnie. I już nam wytłumaczyli kiedyś, z Inkwizycja, która była, stała się tak naprawdę zakonem Templariusza, a Templariusze zeszli na złą drogę. Po prostu Templariusze zwariowali. Tak, a co z zakonem? But aren't you still part of the Chantry? Is that what you see? The Chantry will take time to find a new divine, and then it will wait for her direction. But we cannot wait. So many grand clerics died at the conclave. No, we are on our own. Perhaps forever. Właśnie, Boska miała kapłanki, które były kandydatkami na kolejną Bosku. Zawsze w każdej kolejnej erze, tak, w każdym kolejnym wieku zawsze jest to nowa Boska, że tak powiem. I ogólnie to jest tak, że Boska ma prawą i lewą rękę. Prawą ręką akurat w przypadku Boskiej Justyni to była Kassandra. Dalej można powiedzieć, że jest, no bo mimo iż Boska nie żyje, to i tak one dalej pozostają prawą i lewą ręką, czyli dalej jakby... No, też, że tak powiem, mogą zostać kandydatkami, jeżeli zakon by się zgodził. Ogólnie Boska miała kandydatki, ale wszystkie zginęły na konklawę, więc na razie nie mamy żadnej nowej Boskiej, ale zakon nie będzie chciał pomóc, zakon będzie chciał szukać ciągle nowej Boskiej, więc no, nie możemy liczyć ani na Templariusza, ani na zakon. Zbadajmy jeszcze. W ogóle wcześniej pojawiała się opcja, zaraz po tym jak wybrałam pytające zdanie, pojawiła się u góry opcja z taką gwiazdką. Warto zawsze, jak ona się pojawi, to ją wybierać, bo często to są takie dodatkowe opcje, które jeszcze bardziej rozwijają dialog, bądź jeszcze bardziej dopytują, bądź są takie, no są dobre, naprawdę dobre, jeszcze bardziej rozszerzają rozmowę. Czy chcecie świętej wojny? You are already involved. Its mark is upon you. As to whether the war is holy, that depends on what we discover. Okay, a jeśli odmówię? What if I refuse? You can go if you wish. You should know that while some believe you chosen, many still think you guilty. The Inquisition can only protect you if you are with us. We can also help you. It will not be easy if you stay. But you cannot pretend this has not changed you. Oczywiście, że zostaniemy i pomożemy. Dobra. Chcę pomóc? To dość dziwne, albo zgadzam się na razie. Nie, no, oczywiście, że chcę pomóc. Pomagam. If you're truly trying to restore order, that is the plan. Help us fix this before it's too late. No i Kassandra lekko pochwaliła to. Więc będziemy odbudowywać Inkwizycję. Mimo, że nie mamy ludzi, nie mamy sojuszników, nie mamy przywódcy, nie mamy, że tak powiem, nawet zasobów takich, jakichś takich konkretnych, ale mimo to odbudujemy Inkwizycję. Zakon nam nie pomoże, nie wesprze nas. Ale mimo to odbudujemy Inkwizycję, żeby przywrócić porządek na świecie. Moi drodzy, zaczyna się to.
Leliana wysłała kruki. To już po krukach możecie osądzić, jaką rolę pełni Leliana w tej części. Oczywiście jest szpieg mistrzynią. Nie bez powodu się mówi, że kruki są pewnego rodzaju szpiegusami, nie? Szpiegami. Dobra, wysłała kruki do różnych zakątków świata. No i zaczynamy, moi drodzy. No i tu się prolog będzie kończył i zaczyna się tak naprawdę już gra. No i kanclerz nie jest zadowolony z tego powodu, widzę. No i zaczynamy, moi drodzy, Dragon Age Inkwizycja, tak jest, i prolog już mamy za sobą, prolog się kończy w momencie, kiedy zobaczymy ten napis. Znajdź swego wroga, zadanie ukończone. O, i wpływy, ten pasek na dole, mamy też tutaj po prawej u góry nowe cele, najlepsi z azylu, osoby, z którymi mamy pogadać, ej, nawet bardzo ładne, wdzianko mi gra dała, podoba mi się. I fioletowy bardzo ładnie się kopuje i pasuje. No, nice, pójdziemy w fioletowy. Na dole pojawił się zielony pasek wpływów. Jest to poziom inkwizycji. Aktualnie jest pierwszym. I chodzi o to, że im bardziej będziemy poszerzać wpływy inkwizycji, tym po prostu wyższy poziom tej inkwizycji będziemy zdobywać, tym więcej punktów będziemy zdobywać. Po prostu wpływy poszerzamy po prostu werbując ludzi, werbując właśnie agentów, werbując... pomagając też innym ludziom, przynosząc innym ludziom zapasy, zaznaczając tereny dla inkwizycji, że są to, jest to teren zajęty przez inkwizycję, tak, ratując innych i w ogóle, i też przez wykonywanie różnych zadań i wykonywanie różnych rzeczy, przysług dla świata, w polityce, wszędzie, no po prostu wszędzie, nie? Dla jakichś szlachciców, jakichś później królów i tak dalej. Będziemy te operacje wykonywać przy stole narad. Zgłoś się do świątyni Wazylu. Dobrze, ja to zrobię, ale najpierw chcę się zająć innym zadaniem. No i teraz tak naprawdę zaczyna się gra. I mamy też władzę. Władza 1. Władza to określa po prostu no, naszą potęgę, naszą właśnie władzę. Im więcej punktów mamy władzy, tym lepiej. I ogólnie władza to też są punkty, którymi się płaci przy stole narad. Przy tym stole narad, ten stół jeszcze zobaczycie, to jest no, stół wojenny, war table, stół narad, stół operacyjny, tak to można nazwać. Na nim wykonujemy różne, różne rzeczy. Różne operacje, wysyłamy na przykład żołnierzy, wysyłamy zwiadowców, nie wiem, wysyłamy na przykład kogoś, dyplomatów, żebyśmy zarobili pieniądze, albo na przykład, żeby pomóc zrobić jakąś przysługę dla jakiegoś kupca, szlachcica, czy wysyłamy kogoś na jakąś rozmowę z jakimś władcą, kimś tam. Różne, naprawdę bardzo dużo różnych rzeczy na taką skalę na całego naszego świata, bo mamy tam obie części, mamy i Orle i Ferelden, więc na całe Tedas, że tak powiem, wysyłamy. I... mamy nowe zadania. Ścieżka Inkwizytorki. To jest nasze główne zadanie fabularne. Wyłom się uspokoił, ale to dopiero początek kłopotów. Zgłoś się do świątyni w azyl. Ale pojawiły się nowe zadania, mianowicie azyl. Azyl niegdyś zapewniał schronienie pielgrzymom, którzy podróżowali do świątyni świętych prochów, leżącej głębiej w górach mroźnego grzbietu. Po jej zniszczeniu osada stanowiąca również siedzibę kultu smoka w czasach piątej plagi stała się prowizorycznym obozem dla tych, którzy pracują nad odbudową. Jeżeli graliście w poprzedniej części Dragon Age'a, to wiecie, czym jest plaga. Plaga to chodzi o plagę oczywiście pomiotów, darkspawn, pomioty, czyli no, niekoniecznie można tłumaczyć to jako demony, tylko jako pomioty.
I do walki z pomiotami byli specjalni rycerze, specjalni wojownicy powołani do tego, którzy byli nazywani szarymi strażnikami. Na pewno, jeżeli graliście, czy kojarzycie, czy na przykład oglądaliście chociaż trailery z Dragon Age 1 czy 2, to na pewno kojarzycie chociażby z jedynki Grey Wardens, kojarzycie szarych strażników. Szarzy strażnicy byli właśnie powołani do walki z pomiotami i do pozbycia się plagi, do pokonania plagi. W momencie, kiedy plaga się pojawiała, oni byli powołani, oni przychodzili nagle znikąd, walczyli z tymi pomiotami, a potem odchodzili i słuch po nich zaginął. I zawsze pojawiali się, kiedy plaga pojawiała się na świecie, oni zawsze się pojawiali. To był ich taki właśnie święty obowiązek, żeby pokonać plagę. Dobra, najlepszy z azylu, mamy nowe zadanie. Nawet w tych ciężkich czasach nie trudno jest znaleźć dobrych pomocników. Rozejrzyj się po azylu i poznaj niektórych rzemieślniczych mistrzów Inkwizycji. Porozmawiaj z kowalem Haritem, porozmawiaj z kwatermistrzynią i porozmawiaj z aptekarzem Adanem. Że ja azyl już zwiedziłam, ale sobie zaznaczę to zadanie. Ja sobie azyl już zwiedziłam po prostu w sensie takim, że pozbierałam już różne rzeczy i w ogóle. Możemy posłuchać. We are the Chantry, as much as any grand cleric. That prattle from Valroyo isn't the word of the maker. It's politics. Okej, możemy posłuchać, co te kapłanki mają do powiedzenia. No i ogólnie tak. Mamy trzy osoby, z którymi możemy pogadać. Ja już w poprzednim odcinku wcześniej pozbierałam wszystko, że najbliżej mamy kwatermistrzynię Tren, to sobie z nią pogadamy. W tym odcinku jeszcze właśnie pogadamy sobie z tymi mistrzami. How kind of him. That and he said people who freeze to death don't spend much coin. Well, he's not wrong. Okej, dobra, pogadajmy z nią. W takim razie. Anyone calls you knife here, come to me. Oh, you're her. Thryn. Inquisition quartermaster. I'm doing what I can to supply this mess. If you find what I need to fill one of my requisitions, I'd appreciate you bringing it in. No i możemy się czegoś więcej dowiedzieć. Warto z tymi ludźmi na początku porozmawiać, bo oni zapewnią nam bardzo fajne rzeczy. U niej możemy składać... ludzie składają u niej zamówienia w Inkwizycji. Na przykład na miecze. I my musimy przynieść zapasy i żeby oni po prostu mogli wytworzyć z tych zapasów to, czego oni potrzebują. Nie zawsze są to miecze, czasem są to na przykład łodzie, czasem są to lekarstwa, czasem są to jakieś pułapki na jakieś zwierzęta, czy jakieś tam demony, czy coś tam. Są to naprawdę różne rzeczy. Czasem są to rzeczy rozrywkowe, jakaś na przykład krasnoludzka łamigłówka, czy coś tam. I za każde takie zlecenie u kwatermistrza dostajemy jeden punkt władzy, więc jest to coś naprawdę fajnego. A władzą, tak jak mówiłam, płacimy za te operacje. Oczywiście nie wszystkie, fabularne i te ważniejsze. Za zwykłe operacje nie musimy płacić punktami władzy, ale władza symbolizuje to, jak potężni jesteśmy, ile jakby władzy tych wpływów mamy. Dobra, zapytajmy ją, na czym polega twoja praca i jak się tutaj znalazłaś. Co robisz tutaj? Inquisition troops have food in their bellies and iron in their hands. Both are important. Lots of people expecting us to be heroes, marching all day to fight the demons. Turns out heroes need to dig latrines just like everyone else. Okay, jak się tutaj znalazłaś? How does someone end up as quartermaster for the Inquisition? I served Ferelden under Ten Loghain MacTyr, best commanding officer this world has ever seen. After they all turned on him at Denerim, though, there wasn't much use for people who held that opinion. Queen Honora offered my services to the Inquisition. It was a kindness. She knew I supported her father and got me away from the political garbage. Okej. Okay. Dobrze, że w niego wierzysz, nic innego, że cię nie lubię. Loghain jest zdrajcą. O kurde, możemy o Loghainie wspomnieć. Nie wiem, czy czytaliście książki Dragon Age'a. Loghain się chociażby pojawił w pierwszej książce, Stolen Throne, ukradziony tron. Loghain, jeśli czytaliście książkę, na pewno pamiętacie. No kurde, uciekło mi to drugie imię. Loghain był towarzyszem głównego bohatera z tej książki, już nie pamiętam, jak on się nazywał. Dobra, później może sobie przypomnę. Zresztą mam tą książkę, też ją czytałam. Dobrze, że w niego wierzysz. No dobrze, dobrze, że w niego wierzysz. Thank you. A lot of people seem to think they know what happened at Ostagar, but I was there. Turn Loghain never betrayed his king. If he brought the reinforcements, Darkspawn would have just killed everyone. He did what he had to do to save our country, and we betrayed him.
I apologize. Sister Liliana told me I shouldn't talk about this. Just forget it. Okej, dobra. Nie wiem, czy chodzi o tego samego Loghaina, czy mówimy o jakimś innym Loghainie. Nie kojarzę żadnego innego, ale może by, że to chodziło o niego. Opowiedz mi o zamówieniach. A, zamówienia specjalne. Opowiedz mi o zamówieniach. Co ty mówisz, kiedy mówisz o requisitach? Jestem robiąc tę inkwizycję z tym, co mamy. Ale nie jesteśmy prawdziwą armią. Jesteśmy thin na materiałach. Więc mam wyznaczyć requisition list dla czegoś, co mogłoby pomóc naszym ludziom. Here, take a look. You find some iron and a good login site. Maybe Harriet can get our troops better weapons. Okej, musimy znaleźć żelazo. To żelaza już trochę zebrałam, ale jeszcze dobre miejsce na wyręb, czyli miejsce wycinki drewna. I Harriet będzie mógł załatwić oddziałom lepszą broń. Dobrze, zajmiemy się tym, a zamówienia specjalne. Okej, po prostu co tylko znajdziemy, przyniesiemy tu na ten stolik i będziemy mogli wykonać zamówienia. Okej, no i mamy zamówienie. I czwarty poziom nam wskoczył. Studia nadpędu plaku, część pierwsza, mamy wpis i zamówienie na broń mamy. Nowy poziom oczywiście. Dobra, możemy sobie sprawdzić te zamówienia. Mamy zamówienie pierwsze na uzbrojenie inkwizycji. I to, czego potrzebujemy, to jest 5 sztuk żelaza, akurat mamy, i drugie miejsce wycinki. Nie mamy. Miejsce wycinki, chodzi o to, że po prostu musimy w trakcie eksploracji znaleźć miejsce, w którym jest, no, jest to dobre miejsce na wyrąb drewna. I jak znajdziemy takie miejsce, musimy tam postawić sztandar, czyli oznaczyć to miejsce i w ten sposób zdobywamy miejsce wycinki. Dobra, jak znajdę miejsce wycinki, to tutaj wrócę, więc to jest wszystko. Możemy jeszcze z nią pogadać? Zbadaj. O, tutaj się akurat te rzeczy powtarzają, ale to już jest to samo, więc do widzenia. Okej, więc już z nią porozmawiałam, więc tutaj możemy jeszcze sobie raz z nią pogadać o tych samych rzeczach, ale teraz myślę, że warto by było się przenieść. Oczywiście oprócz tych ludzi mamy jeszcze naszych towarzyszy, którzy są oznaczeni. Zresztą pokażę wam, jak mapka azylu wygląda. Wygląda w ten sposób. Tu mamy jakieś zadanie, specjalne dostawy. Ej, może tutaj jest miejsce wycinki? A nie, tu jest miejsce wycinki, chociaż tutaj jest jakieś zadanie, specjalne dostawy. Tutaj mamy Harita, czyli Kowala. Tu jest on zaznaczony. Tu mamy kupca, tu mamy kupca. I nasi towarzysze są oznaczeni w ten sposób. Tu mamy Varika, tu mamy Solasa. Myślę, że z nimi sobie pogadamy w następnym odcinku, a w tym się skupimy na Kowalu i jeszcze aptekarzu. Więc teraz pójdziemy sobie do aptekarza. Tutaj jest azyl, tu jest sala narad. To tam też sobie pójdziemy w następnych odcinkach też. No i tu jest Solas, oczywiście z Solasem pogadamy. Okej, okay, aptekarz. Zdobywaj nowe przepisy podczas wędrówki lub odwiedzin u handlarzy. Przynieś aptekarzowi zebrane dziczy zioła, aby ulepszyć mikstury. Przy stanowisku ekwipunku możesz przydzielić różne mikstury członkom drużyny i uzupełnić ich zapasy. Przy pomocy stanowiska ulepszeń możesz trwale ulepszać mikstury. No i to jest naprawdę fajna rzecz i ja na przykład za pierwszym razem jak grałam, to za bardzo się nie skupiałam na tych miksturach. Było to naprawdę... He better hope he doesn't need a salve anytime soon. A kurde. Za pierwszym razem jak grałam, to też jeszcze nie umiałam tak się skupić za bardzo na tych miksturach i to było mega skomplikowane, a za drugim razem jak już ogarnęłam te miksturki, jak grałam, to naprawdę tutaj można naprawdę niesamowite rzeczy wyczyniać z tymi potionami. Na razie za bardzo nie mamy tutaj co takiego zrobić, bo to jest dopiero początek, nie mamy aż tylu ziół. Ulepszanie mikstur. W tym miejscu możesz ulepszyć już odblokowane mikstury, aby dokonać ulepszenia wybierz kategorię, następnie miksturę. I na końcu ulepszenie. Mamy trzy kategorie. Mamy mikstury, toniki i granaty. Tak, mamy też swego rodzaju, powiedzmy, bomby, którymi możemy rzucać we wrogów. Na przykład jeden z moich ulubionych to jest słój pszczół, który wrzucamy we wrogów i po prostu oni wpadają w gigantyczną panikę i są tak mocno odsłonięci, są takimi łatwymi celami wtedy, że każde obrażenia kolejne, jakie im zadajemy, są po prostu no, zwiększone, więc to jest mega. Oni po prostu dają się wręcz atakować wtedy i to jest świetne, nie? Mikstury. Odzyskaj żywotność lub wzmocnij magię. Toniki zwiększają twoją odporność lub zdolności bojowe i fiolki do rzucania o działaniu obszarowym. Aby odblokować ulepszenie mikstur, potrzeba znacznej ilości ziół, ale w zamian zyskuje się na stałe i znaczne premie do efektów działania mikstur. Zobaczmy, mikstury. Na razie mam miksturę leczącą. Te dwie mikstury są zablokowane. I miksturę leczącą możemy sobie jeszcze ją ulepszyć, żeby zwiększyć jej moc leczenia. I żeby ją opracować, potrzebujemy 29 sztuk elfiego korzenia. Mam 29
27 i jeden lotos świtu i tego nie mam. Tutaj laur proroka i embrium, ale wymagane najpierw moc leczenia 1, więc tu nic nie zdziałamy. Zobaczmy sobie toniki. Na razie toniki mam poblokowane. Oczywiście też receptury będziemy znajdować w świecie. Granaty tak samo, nic nie mamy. Wyposaż mikstury. Tutaj nasze wyposażenie ogólne. Okej, dobra, pogadajmy z nim. Znamy się? I'd be surprised if you did. You weren't particularly coherent. Someone had to patch you up after you staggered out of making those wear, though. So, you're welcome. Okej, dzięki. I didn't realize. Thank you. Yeah, well, you can pay me back by fixing the wood. Name's Adan. I'm in charge of keeping our little band here stocked with potions and elixirs. Not that Seeker Pentagast seems to care whether we've got the supplies to actually do that. Zbadaj, jesteś trochę zgryźli. For a healer, you don't seem particularly nurturing. I'm not a healer. I'm an alchemist who's forced to play Mother Hen. You want something to burst into flame on contact with the air? Done. Gladly. Patching up wounded soldiers is a waste of my time and talents. But there are a few around who can help. Jak się sprawy mają? How are your people holding up? There's no shortage of work. That's for damn sure. Nie brakuje przykładów. Ale to już zapytałam. Okej, okay, dobra. To już zapytałam. Nie wiem, czemu to zniknęło. Może to cały czas będzie. Czy potrzebujecie pomocy? Is there anything I can do to help out? We're fine as far as raw labor goes. You've more important things to do than tend to me. I only wish I'd been able to find Master Tajin's notes. Old bastard was working on something special. He died at the conclave, and his notes weren't here. Been too busy dealing with the wounded to look for them. Mamy misję poboczną, będziemy notatek szukać. Jak mogę zamówić mikstury? How do I go about having potions made? Just take a look there and tell me what you'd like. Find a recipe for something better, I can make that too. No. I mamy pożegnalne notatki. Znajdź notatki Tajgena, więc to jest zadanie poboczne. I odwiedź stanowisko wyposażeniowe mikstur. Przypisywanie i uzupełnianie mikstur. Możesz przypisać lub uzupełnić różne mikstury u poszczególnych członków drużyny. Mikstury leczące na górze okręgu są uzupełniane automatycznie za darmo, ale do uzupełniania wszystkich pozostałych niezbędne są zioła, czyli na przykład elfikorzeń, embrym i tak dalej. Miksturkę regeneracji możemy sobie tu przypisać. Przypisywanie i uzupełnianie mikstur. Wybierz miksturę, którą chcesz przypisać do tego miejsca u członka drużyny, używając lewej gałki i naciśnij X, aby potwierdzić. Rodzaj i liczba ziół potrzebnych do uzupełniania mikstury jest wyświetlona po lewej, czyli tu potrzebujemy na miksturkę regeneracji elfiego korzenia. To jest miksturka lecząca, ale w odróżnieniu od zwykłej, miksturka regeneracji nas leczy przez kilka, czy tam kilkanaście sekund i po prostu nas regeneruje w pewnym sensie. Tak stopniowo przywraca nam życie, a nie od razu. Więc to jest też fajne. Przywraca 26 punktów życia co 2 sekundy przez 60 sekund. Czyli macie odpowiedź w jakim stopniu, więc ja to sobie tutaj wybiorę. Przypisywanie i uzupełnianie mikstur. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Aby uzupełnić miksturę, będziesz potrzebować odpowiedniej ilości właściwych ziół. Użyj L, aby wybrać miejsce na miksturę i naciśnij kwadrat, aby uzupełnić poszczególne mikstury lub trójkąt, by uzupełnić wszystkie naraz. Więc wybierzmy zupełnij wszystko, całe 5. No i zużyliśmy elfi korzeń, więc jak je zużyję te miksturki regeneracji, to znowu będę musiała elfi korzeń wykorzystać, żeby sobie to uzupełnić. Zwykłe normalnie się regenerują. No i zadanie ukończone. Myślę, że możemy tak zrobić dla wszystkich towarzyszy, wiecie. Myślę, że możemy dać wszystkim miksturki regeneracyjne. Albo przynajmniej części. Bo one i tak się przydadzą. To są miksturki, których będziemy używać. I elfi korzeń tak czy siak jeszcze zdobędziemy, więc tutaj wykorzystam praktycznie prawie, że wszystko co mam, ale to i tak zdobędziemy. Dobra, czy mogę z tobą jeszcze pogadać? Zbadaj, to już było. Jak mogę zamówić mikstury? To też już było. Dobra, więc mamy już wszystko, czego się dowiedzieliśmy tutaj, ulepsz mikstury, na razie nie możemy, wszystkiego już się dowiedzieliśmy tutaj. Aha, tu się podświetlają te stoliki, dobra. Został nam jeszcze kowal, z którym możemy pogadać i mamy też Solasa i Varika, ale myślę, że z kowalem, jak i z Solasem i Varikiem pogadamy sobie w następnym odcinku. Dobra, tutaj byłam, więc w tym odcinku to będzie na tyle. Ja się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał.
Mówię, w następnym porozmawiamy sobie z naszymi towarzyszami, porozmawiamy z Kowalem. Z tego co pamiętam, Kowal będzie nas prosił o wytworzenie czegoś, tak do spróbowania. I jeszcze jak będzie czas, to właśnie pójdziemy do stołu narad i zobaczymy sobie, jak wyglądają, jak wygląda przeprowadzanie operacji przy stole narad. Zresztą też będziemy musieli poznać nowe osoby, które będą nam pomagać przy tym stole narad, czyli naszych doradców. I też ich widzieliście podczas cutscenki. Kassandra z nimi siedziała i Leliana też, właśnie przy książce. Właściwie z trzech doradców, jednego już poznaliście, to była Leliana. I jeszcze jest pozostała dwójka. To zobaczycie w następnym odcinku, także zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało, zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco. I trzymajcie się ciepło, pa, pa!